Józef Koczara otworzył uroczyste walne zebranie Koła Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzozowie, które obecnie liczy 68 członków. Spotkanie odbyło się 27 kwietnia w Brzozowskim Domu Kultury i składało się z dwóch części: sprawozdania z działalności, w tym prezentacji zamierzeń, które będą realizowane w roku 2016, oraz dokonania wyborów uzupełniających składu zarządu Komisji Rewizyjnej. Kiedy powstało Koło Rejonowe Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzozowie? No, koło to jeszcze w ubiegłym XX wieku, gdzieś w latach 70. 80. Długoletnim prezesem był pan Stefan Szyndlar. Potem po jego śmierci nastąpił okres regresji i od właśnie takim drugim momentem, w którym rozpoczęła się bardziej ożywiona działalność koła, to był grudzień 2014 roku, kiedy to zebraliśmy tych ludzi, którzy pozostali, zorganizowaliśmy nowe wybory, odbyły się wybory, przyjęliśmy nowy zarząd, władzę i od tego czasu, wypełniając naszą uchwałę programową, w miarę swoich możliwości realizujemy nasze zadania statutowe. I w tej chwili to wszystko tak się właśnie toczy. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym spotkaniu. Podsumowujemy rok 2015 i chcemy, żeby w tym roku również prowadzić tą działalność, którą dotychczas prowadziliśmy, poszerzyć ją jeszcze, z tym jest wiele propozycji. Nie wszystko się uda, bo to są ludzie starsi, problemów jest dużo. Jesteśmy coraz bardziej zwartą grupą ludzi starszych. Kiedyś pisałem w Wiadomościach Brzozowskich artykuł pod hasłem "I ty będziesz emerytem" i na tym sensie po prostu wspieramy się, wspierają nas ludzie dobrej woli, bo kiedyś z panem burmistrzem rozmawialiśmy na temat karty emeryta. Podjął tą inicjatywę, to jest długa droga, bo trzeba po prostu porozumieć się z organizacjami. Dotychczas no to przede wszystkim miasto, a jeżeli chodzi o miasto, pan burmistrz, który, jak tutaj wspominałem wcześniej, no jakiś na dobrych warunkach wynajmuje nam samochody, udziela nam takiego wsparcia materialnego, jak i moralnego wsparcia. No dużą pomoc uzyskujemy, dużą pomoc od Domu Kultury, bo mieścimy się tu, nie płacimy za to pomieszczenie, ciasne, ale można powiedzieć własne. Jeżeli mamy potrzeby, to właśnie tutaj w tej świetlicy realizujemy zabawy. No my ci wspólnie sami sobie przygotowują całe menu i po prostu mamy takich zaprzyjaźnionych muzyków, którzy przychodzą, grają, mamy DJ-a, który prowadzi też tą zabawę. W zebraniu uczestniczył burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, który zauważył panującą dobrą atmosferę wśród społeczności koła. Kierując swoje słowa do zebranych, podkreślił również, że warto wspierać ich działania. Z wielką przyjemnością w dniu dzisiejszym odbyłem spotkanie ze Związkiem Emerytów i Rencistów Koło Brzozowskie, bowiem od wielu lat współpracujemy razem i razem się wspieramy. Koło emeryci są nam bardzo potrzebni w naszych działaniach również samorządu lokalnego i dlatego to nie tylko wsparcie, ale ciągła od wielu lat współpraca. Współpraca i otwarcie się na problemy emerytów, tak jak powiedziałem, które są nam bardzo potrzebni, ale również emeryci otwarci są na problemy samorządu lokalnego. Też często podpowiadają mi, jak niektóre problemy rozwiązać na bazie swoich doświadczeń i myślę, za to warto tą współpracę kontynuować i wspierać się wzajemnie. Z naszej strony jest to dobre wsparcie różnych imprez, które organizują emeryci, jak wyjazdy na wycieczki, różnego rodzaju krajoznawcze, poznawcze, jak również różne imprezy i spotkania, które organizowane są przez zarząd związku. Myślę, że ta współpraca nadal będzie tak dobrze kierowana, tak dobrze będzie się układała dla dobra wspólnego. Tak emerytów, jak i samorządu lokalnego gminy Brzozów.
Podczas spotkania została zaprezentowana wystawa fotografii oraz wspomnień z wyjazdów organizowanych przez koło. Seniorzy między innymi odwiedzili arboretum w Bolestraszycach, skansen archeologiczny Karbacka Troja w Trzcinicy, obiekty sakralne w Dębowcu, a także skansen miniatur kościołów drewnianych w Myczkowcach. Na czym polega działalność Koła Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzozowie? Działalność tego szkoła jest zorganizowana przez nas, tu wszystkich kolegów, koleżanek, a spotykamy się co środę na naszych wspólnych spotkaniach. Jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi. Możemy sobie poprzypominać nasze młodzieńcze lata i to nas jakoś uskrzydla. Czujemy się młodo, otwarci jesteśmy na świat. Robimy różnego rodzaju wycieczki, organizujemy ogniska. Spotykamy się wspólnie na zabawach. Mieliśmy zabawę andrzejkową, później mieliśmy opłatek, mieliśmy również serduszkową zabawę. Te nasze spotkania dokładają nam jakieś siły, odwagi do tych zaszłości, które teraz się napotyka i niejednokrotnie może nam tą szarość dnia rozświetlić. Także jesteśmy szczęśliwie zadowoleni, wszyscy koledzy czują się odpowiedzialni w tej organizacji. Jeden drugiemu pomaga, jeżeli zachodzi taka konieczność i czujemy się grzeczni, młodo, otwarci na świat. Członkowie koła spotykają się raz w tygodniu w sali Brzozowskiego Domu Kultury, by spędzić wspólnie czas, a także przedyskutować sprawy bieżące. W działalność Koła Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzozowie wpisują się również organizowane imprezy okolicznościowe, jak na przykład spotkania sylwestrowe, zakończenie karnawału, a także wspólne świętowanie Dnia Kobiet. Być emerytą to jest naprawdę być wesołym. Bardzo zachęcam wszystkich, żeby przyszedł tutaj do naszego związku. Na pewno będzie zadowolony, uśmiechnięty. No i tyle, no. Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał? Czy tam, gdzie świeci złoty wóz, oglądasz ziemię?